Joel Pedro do Polski przyjechał 30 lat temu z zamiarem studiowania medycyny sportu. Dziedzina go fascynowała, od najmłodszych lat uprawiał sport. Los jednak potoczył się tak, że skończył AWF w Gdańsku. Dzisiaj Joel Pedro Muyanga jest nauczycielem wychowania fizycznego i prowadzi zajęcia fitness. Jak to się stało, że trafił pan do teledysku zespołu Big Cyc? Oj, to właściwie do teledysku Big Cyc to już... Ja byłem na czwartym roku, tak mi się wydaje, na AWF-ie i pewnego dnia się pojawił taki pan z Kiba, który sobie nie wiedziałem, co za pan, przyszedł tak z tobą i tak mi proponował, przestawił się i tak dalej, aczkolwiek ja nie miałem pojęcia, kto to jest, nawet nie byłem aż tak zainteresowany. Ale pamiętam, że po zakończeniu rozmowy z nim, ze Skibą, zapytał nagle, powiedział, że one są takim zespołem nieco lekko zwariowany, ale tym razem coś poważnego zamierzają kręcić, taki teledysk i wytłumaczył tak w skrócie i czy tak bardziej dla zabawy, bardziej dla fan i też oczywiście dla lepszego przemianu, jeżeli chodzi o inność kolor skóry w Polsce. Stwierdziłem, że czemu nie, więc się zgodziłem na ten teledysk, aczkolwiek jeszcze nie byłem pewny, ponieważ dostałem propozycję wieczorem, a zdjęcie już miało być na drugi dzień rano. Po czym, jak on poszedł, przychodzi taki kolega czy tam znajomy, który ćwiczył fitness, bo tam był full ludzi. Każdy przychodzi, ej, Joel, co z chyba chciało ciebie? A ja pytam, ty, ale kto to jest? Ja mówię, że to tak, mówię, tam Skiba to jest taki zespół, taki wariaci jest. A jeden mówi, ty, zastanów się, czy ty masz do tego teledysku, bo on... Ty. A więc tak naprawdę nie miałam tyle czasu, żeby się zastanowić, a drugi mówił, ale w sumie co masz do stracenia? No to, a więc to tylko dla zabawy i tyle. I to tak wyszło spontanicznie, że w sumie na drugi dzień oczywiście później umawialiśmy, chłopaki tam z Big Cycu przyjechali po mnie, pojechaliśmy tu niedaleko, takie kręcenie, ten teledysk w sumie nie był na tyle, tak mi się wydawało poważnie, że mogłoby coś z tego powstać, bo to było tak naprawdę, to tak nazywaliśmy kamera wśród zwierząt, nie? Gdzie szliśmy i kręcono, później ujęcie mamy, później tam kręciliśmy, to taki mi się dawało bardziej na spontan, aczkolwiek chłopaki już mieli na pewno schemat wszystko przygotowany, bo kolejność była odwrotna. Najpierw było zdjęcie, a później była piosenka tak naprawdę i stąd tak, i to wszystko trwało 10-15 minut, jeżeli chodzi o ten śpiew, nagranie jako tak. Także nie traktowałem to poważnie, traktowałem oczywiście tak dla fan, ale pamiętam, że wtedy był ten pierwszy raz, który odwiedziłem kraj. No i będąc w Mozambiku, dzwoniła moja dziewczyna, aktualnie moja żona i informowała się o tym, że ten teledysk, który kręcaliśmy, jest hitem lato. A ja jeszcze mówię, jaki teledysk, co ja kręcę, coś kręciłam. Ona musiała mi przypomnieć, bo tak naprawdę nie brałam na tyle poważnie, że tak było. Nawet myślałam, że to jest tylko żart. No i to tak wyszło, że faktycznie jak wróciłam z kraju, już prawie, że na lotnisku, w akademiku, to już podejście był już zupełnie inny, tylko brakowało mi czerwony dywan, żeby wsiąść tak by na autografu, wsiąść dzieciaki i tak dalej.